Cześć, pokażę Wam dzisiaj, jak łatwo i bezpiecznie oczyścić komputer ze zbędnych plików, uzyskując sporo miejsca. Na początku wchodzimy w komputer, klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk, na którym został zainstalowany system i wybieramy właściwości. Klikamy na opcję oczyszczenie dysku i czekamy pewien moment. Jeżeli zawiesi się Wam system, to nie przejmujcie się i czekajcie cierpliwie. Z nowego okienka wybieramy opcję Oczyść pliki systemowe i znowu czekamy. Z nowego okienka wybieramy Więcej opcji. Włączę sobie jeszcze podgląd, by zobaczyć, ile wolnego miejsca uzyskałem. Dobra, obecnie mam 64,6 wolnego gigabajta na dysku. Wybieram ten niżej położony przycisk Oczyść i naciskam Usuń. Teraz zależnie od tego, czy robiliście to wcześniej, system może zawiesić się na dłuższy okres. No ale że ja robię to bardzo często, potrwało to u mnie tylko chwilę. Klikamy na górze na oczyszczanie dysku. Teraz będę przewijał listę plików do usunięcia, a Wy w tym czasie pozaznaczajcie te same elementy u siebie, które są zaznaczone u mnie. To wszystko. Klikamy OK i usuń pliki. To może chwilę potrwać, więc po prostu wytnę ten moment. Jesteśmy już po oczyszczeniu dysku i jak widać mam teraz 68,7 GB, przy czym wcześniej miałem 64,6. Może to nie jest szczególnie imponujący wynik, ale to dlatego, że ja robię to regularnie. U Was ten wynik może się ogromnie różnić, jeżeli na przykład nigdy tego nie robiliście. Jeżeli ten poradnik się Wam przydał, to subskrybujcie mój kanał. W przyszłości dodam więcej takich filmików. A tymczasem do usłyszenia.